Cześć, witajcie w nowym filmie. Lew jest również nazywany królem dżungli. Lwy są najlepszymi drapieżnikami, więc większość zwierząt nie chce z nimi zadzierać. Jednak może was zaskoczyć fakt, że czasami wpadają w sytuacje, których się nie spodziewały. Dzisiaj pokażemy wam 15 momentów, w których lwy napotkały niewłaściwego przeciwnika. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15. Można by pomyśleć, że lew z łatwością pokona zwierzę podobne do jelenia, ale oryks to zupełnie inna rasa. Zarówno samce, jak i samice mają rogi, co prowadzi do ich przydomka, który odnosi się również do nich jako antylopy włóczni. Dzięki temu można sobie wyobrazić, jak jeden z nich będzie się bronił. Stado łatwo jest odstraszyć, ale pojedynczy oryks broni swojego miejsca. Na tym filmie kilka lwów próbuje dorwać oryksa, ale szybko się wycofują, ponieważ widzą, że jedno ukłucie ich rogów może być śmiertelne. Numer 14. Jak byście się czuli otoczeni przez stado głodnych lwów? Wszystkie patrzą na ciebie, jakbyś był najdziwniejszym przysmakiem, jaki kiedykolwiek widziały. Taką reakcję zazwyczaj otrzymuje jeżozwierz. Wydaje się bardzo mały w porównaniu z otaczającymi go głodnymi lwami, ale jeżozwierz, jak sama nazwa wskazuje, ma kolce, które trzymają je na dystans. Na tym filmie widzimy nawet, jak jeden jeżozwierz staje do walki z 17 lwami. Jeżozwierz stoi na swoim miejscu, ponieważ wie, że nawet jeśli lwy zaatakują, nie mogą przedostać się przez jego zbroję. Numer 13. Żyrafy są jednym z niewielu zwierząt zdolnych do odpierania lwów. W tym filmie lew próbuje złapać żyrafę, a ona odpycha go nogami, a lew upada na plecy. Żyrafy mają niesamowitą masę ciała i długie nogi, które dają im możliwość zadawania śmiertelnych kopnięć. A wszystkie ich najważniejsze organy znajdują się kilka metrów od ziemi, co utrudnia lwom zastosowanie ich zwykłej strategii i zaatakowanie szyi. Nawet jeśli jest tam całe stado lwów, żyrafa wychodzi zwycięsko. Tym razem jest sprytniejsza i szybsza od lwów i udaje jej się uciec w labiryncie poskręcanych drzew. Numer 12. Mówi się czasem, że w dżungli wolałbyś być bawołem niż lwem. Jeśli myśleliście, że lew jest już dziką bestią, zobaczcie ten film, w którym bawuł wyrzuca lwa w powietrze jak zabawkę. W innym przypadku bawuł został otoczony przez lwy w Parku Narodowym Krugera. W tym przypadku lew również wydaje się nie mieć szans przeciwko bawołowi, ponieważ jak widzimy na filmie, lew zostaje wyrzucony 5 metrów w powietrze. Inne słynne spotkanie bawuł kontra lew to sytuacja, gdy lew ucieka na drzewo przed stadem wściekłych bawołów. Numer 11. Stado słoni jest niemożliwe do zaatakowania, ale kiedy lew widzi samotnego słonia, to jest to ich wielkie marzenie. Jednak to, o czym zapomniała ta grupa lwów, to fakt, że słonie afrykańskie są mniej więcej wielkości małego domu. Lwy są w porównaniu z nimi jak koty. Słoń dmucha w swoją potężną trąbę, aby je zaskoczyć przed ucieczką. Bardziej zdeterminowana grupa lwów otoczyła matkę, ale popełniła błąd. Między jej nogami ukryte było młode, a nie ma nic bardziej zaciętego niż opiekuńczy słoń. Dlatego lwy szybko zdecydowały się na odwrót. Numer 10. Dla psów nie ma znaczenia, czy jesteś wielkim, potężnym królem dżungli, ponieważ nie boją się nikogo. W tym filmie pies atakuje nie jednego, ale dwa lwy i szczeka na nich jak dzikie zwierzę. Można nawet zobaczyć zakłopotanie lwów. Może to małe, zaskakująco agresywne zwierzę jest bardziej niebezpieczne niż myśleli. Nawet dzikie psy były znane z odstraszania lwów. Jeszcze nie tak dawno temu niektóre gatunki psów były szkolone do polowania na lwy. Na przykład Rhodesian Ridgebacks były doskonałymi łowcami lwów i nie tylko tropiły swoje ofiary, ale także wiedziały, jak trzymać je na dystans. Numer 9. Nosorożec jest jednym z niewielu zwierząt, które mogą odwrócić się od lwów i odejść bez oglądania się za siebie. Na tym filmie widzimy nosorożca gdzieś w Parku Narodowym Krugera, który dwa razy próbuje odstraszyć lwa. W innym niesamowitym incydencie widzimy nosorożca, który utknął w błocie, podczas gdy trzy lwy szukają szybkiego posiłku.
To niesamowite zobaczyć, jak szybko może manewrować dwutonowy nosorożec. Myślę, że to całkiem jasne, że nosorożce z ich śmiertelnymi rogami i masą ciała są zbyt silne, aby kiedykolwiek uznać je za zdobycz dla lwa. Numer 8. Lwy mogą być dzikie, ale wąż niedokładnie podpada pod te same kategorie zdobyczy, do której polowania są przyzwyczajone. Prawie za każdym razem lew jest przyłapany przez tę długą bestię, której wściekłość dorównuje jego własnej. W tym filmie lew próbuje złapać węża, ale zamiast tego dostaje lanie. Prawie będziecie mu współczuć. W zależności od gatunku węża, mogą one z pewnością stanowić zagrożenie dla lwa, zwłaszcza jeśli ugryzą je swoim jadem. Niewiele rzeczy jest straszniejszych niż jasne oczy węża, gdy wznosi się, by zaatakować. Numer 7. Mangusty są małymi, mięsożernymi ssakami i prawdopodobnie nie bardzo kwalifikują się do tytułu króla dżungli. Ale jeśli zobaczysz jedną walczącą z wami, możesz zmienić zdanie. Mangusty były znane z tego, że walczyły nawet z 4 lwami naraz. Wydaje się, że nie czują strachu, ale eksperci twierdzą, że jedno z młodych musi być w pobliżu, aby wywołać tak agresywną reakcję. Mangusty odważyły się również atakować pytony, pawiany, a nawet jadowite skorpiony. Numer 6. Zebry są jednym z ulubionych posiłków lwów, ale nawet zebrom czasami udaje się uciec przed królem dżungli. W tym filmie widzimy, jak lew atakuje zebrę i próbuje ją dorwać. Ale bylibyście zaskoczeni, co dzieje się dalej. Tak jest. Zebra nie rezygnuje z walki, udaje się jej zwolnić i z powodzeniem ucieka. Jednak to nie był jedyny raz, kiedy zebra zdołała uciec. W poniższym filmie lwica skacze na zebrę, ale inna zebra przychodzi na ratunek i udaje się kopnąć lwa z drogi. Numer 5. Jak myślisz, które zwierzę jest bardziej niebezpieczne? Lew czy hipopotam? Odpowiedź brzmi hipopotam. Te przerażające i agresywne zwierzęta mogą przegryźć twój kajak na pół, jeśli zapuścisz się na ich terytorium. Na tym filmie widzimy matkę hipopotama otoczoną przez cały oddział lwów. Próbują ją drapać, więc poddaje się, ale hipopotamowi ostatecznie udaje się uciec. W innym filmie widzimy lwa pijącego wodę, podczas gdy hipopotam wychodzi szturmem z wody jak wojownik, aby pokazać swoją dominację. Numer 4. Wyobraź sobie, że jesteś lwem, który jest ranny, zupełnie sam w ciemnym jak smoła lesie i nagle słyszysz groźne, śmiejące się dźwięki od stada hien. Jest to dość przerażający scenariusz. Dwa lwy lub więcej mogą łatwo odstraszyć stado hien, ale w tym przypadku lew był ranny i zdany na siebie. Hieny polują przede wszystkim w grupach. W tym przypadku lew zdołał uciec, mimo że otaczało go kilka hien. Numer 3. Pszczoły są nie tylko irytujące dla ludzi, ale mogą być również utrapieniem dla innych zwierząt, w tym lwów. Tutaj widzimy stado lwów mających nieszczęście odpoczywać w cieniu w pobliżu gniazda pszczół. Powoli pojawiają się pszczoły i żądlą wielkiego lwa prosto w nos. Afrykańskie pszczoły są znacznie bardziej agresywne niż europejskie pszczoły miodne. Seria zdjęć pokazuje stado lwów ucinających sobie spokojną drzemkę, gdy rój wściekłych pszczół natarł na nie z niespotykaną furią. Numer 2. Lwy i niedźwiedzie nie żyją w tym samym siedlisku. Najbliższą rzeczą, jaką lwy mają do niedźwiedzi, są czarne i białe nosorożce w Afryce. Więc poza tym nie spotykają się. Ale były wyjątkowe okoliczności, w których się spotkały. Na tym filmie widzimy, jak lew walczy z niedźwiedziem, tarzają się po ziemi, a następnie próbują się nawzajem otrząsnąć. Jednak gdy chodzi o jedzenie, niedźwiedź nie wydaje się łatwo poddawać. Na tym filmie widzimy niedźwiedzia razem z kilkoma lwami w wybiegu dla zwierząt w Chinach. Kto pomyślał, że to dobry pomysł, aby umieścić te dwa zwierzęta razem, nie jest jasne. Numer 1. Ratel to zwierzę znane z tego, że nie boi się niczego. Węże nie mają z nimi szans, ponieważ w rzeczywistości są odporne na ich jad. Ale nawet w konfrontacji z całym stadem głodnych lwów pozostają zaskakująco spokojne. Skóra ratela jest niesamowicie gruba, grubsza nawet od skóry bawoła. W tym filmie lwy próbują złapać ratele, ale szybko zdają sobie sprawę, że nie jest tak łatwo przegryźć ich skórę.
Czy kiedykolwiek spotkaliście się z lwem na wolności? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.